Zajęcia z dziennikarzami, wizyty i warsztaty w studiu telewizyjnym, nauka redagowania tekstów, a także montaż własnych newsów, felietonów czy reportaży. Tego wszystkiego będą się uczyć ci, którzy od września zdecydują się na naukę w klasie o profilu telewizyjnym. Taka funkcjonować będzie w Pleszewskim Staszku, czyli w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Wczoraj szkoła podpisała porozumienie o współpracy z telewizją ProArt. Umowę o współpracy, w ramach której od nowego roku szkolnego w Pleszewskim Ogólniaku powstanie klasa o profilu telewizyjnym, podpisali wczoraj w starostwie dyrektor generalna telewizji ProArt Anna Kobielska-Okrój i dyrektor pierwszego LO w Pleszewie Lilla Deleszkiewicz w obecności starosty Macieja Pasielewskiego. Będzie to klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie, czyli taka poprzednim profilu humanistycznym. W tej klasie mamy nadzieję, że we współpracy z telewizją ProArt będą warsztaty, które zadeklarowała się prowadzić sama szefowa ProArtu. Również nasi uczniowie będą odwiedzali telewizję po to, aby poznać warsztat pracy filmowców. Czego nauczą się młodzi adepci sztuki telewizyjnej? Na przykład tworzenia newsów o szkole i regionie, ale nie tylko. Będziemy się starali zaszczepić ducha dziennikarskiego w młodych osobach. Będziemy chcieli im pokazać, że ten zawód to jest misja przede wszystkim. I będziemy się starali pokazać im, że to jest zawód ciekawy, zawód z przyszłością, zawód no, nie dla każdego jednak, bo trzeba mieć pewne predyspozycje, żeby go wykonywać, ale myślę, że będziemy chcieli im pokazać taki wstęp do przygody, jaką jest praca w zawodzie dziennikarza. Koordynatorem współpracy z telewizją ProArt z ramienia liceum będzie nauczyciel języka angielskiego Henryk Szczudlik. Ja jako humanista, nauczyciel języka angielskiego, no, cieszę się, że będzie klasa, która właśnie otworzy się na takie osoby, które no, może niekoniecznie chcą spędzać czasu ucząc się fizyki, chemii tylko i wyłącznie, czy matmy rozszerzonej, no ale właśnie zgłębiać te humanistyczne umiejętności. I do tego jak dołączymy jeszcze takie miękkie umiejętności społeczne, to będzie idealne połączenie. Uczniowie będą mieli okazję poznać media i warsztat dziennikarza od kuchni, a potem stworzyć własne materiały. Będziemy nastawieni na przekazanie najpierw takiej podstawowej wiedzy teoretycznej, a potem będziemy zachęcać, zapraszać młodzież do tworzenia własnych produkcji, najpierw tych niewielkich, maleńkich rzeczy, żeby potem w czwartej klasie mogli zrobić coś swojego takiego dużego, większego. Powstaną, mam nadzieję, materiały, które będziemy mogli użyć jako materiały promocyjne i materiały też promujące powiat pleszewski. Kontakt z ludźmi, którzy tworzą telewizję i tworzą media i pozwalają nam poznać, jak świat jest prezentowany albo w internecie, albo w telewizji, no jest nieoceniony. Widzimy, co się dzieje na świecie, także bardzo ważne jest, aby ten przekaz był rzetelny, dlatego współpraca ze szkołą, będziemy uczyć nowych tutaj publicystów, redaktorów, niech te wiadomości są przekazywane rzetelnie. To nie pierwsza współpraca, którą nawiązało pleszewskie LO z instytucjami zewnętrznymi. Bardzo dobrze rozwija się ta z uczelniami wyższymi, na przykład z Wojskową Akademią Techniczną czy Wydziałem Filologii Polskiej Klasycznej. Nasi uczniowie właśnie w ramach tej współpracy będą uczestniczyli w spektaklach teatralnych i będą mogli wraz z aktorami tych spektakli recenzować daną sztukę. Również mamy współpracę z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to dla nas też niesamowicie cenna współpraca, bo zajęcia laboratoryjne. Również współpraca z Wydziałem Historii, tutaj zajęcia z myśli i kultury politycznej. Planujemy też w przyszłym roku szkolnym ruszyć z dwujęzycznością i będzie to też oparte na współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Filologii, Wydziałem w Kaliszu. Wszystkie podległe samorządowi powiatowemu szkoły średnie w Pleszewie współpracują z firmami i instytucjami, choć do tej pory stawialiśmy głównie na rozwój szkolnictwa zawodowego i na kontakty z przedsiębiorcami, mówił starosta pleszewski Maciej Wasielewski.